dokładnie to jednak. Pomysł na to rozegranie u niego zawsze jest. Szymkowiak! No i teraz będzie okazja! Wreszcie jest ten kamerowy gol! Brawo! Brawo, naprawdę! Ireneusie! Wybili piłkarze San Marino tę piłkę na aut. Kozłowski! Jest! 5 do 0. Krzysztof Piątek! Wraca do reprezentacji i wraca El Pistolero. Lewandowski na lewej dłoni ucieka. Piękne podanie do Kosowskiego, nie ma spalonego, trzech Polaków. Żurawski, Kosowski, Wichniarek, który z nich? Podanie do Wichniarka, Wichniarek strzeli, tak. 2 do 0 prowadzimy w meczu z Estonią. Artur Wichniarek, kolejna świetna akcja Kosowskiego, bardzo dobre. Pole karne, Saganowski i jest gol na 3 do 2. Tylko teraz pytanie, czy starszy czasu, to nie... Filip Starzyński, Lewandowski, pole karne, Lewandowski 7! No właśnie, to widzimy, jak co mają snajperzy. Wydawało się, że Robert źle zrobił... Robert. Lewandowski, tak! To już jest 3-0! Szczęśliwy na Wałka! Zmiana z Teoderczykiem będzie... Szczęfest ruszył w jego kierunku Kamil Kosowski. Dobrze, teraz Kamil Kosowski. Szansa na przeprowadzenie kontrataku. Kosowski dostrzegł z prawej strony Tomasza Frankowskiego. Szansa dla naszej drużyny. Frankowski strzela. Brody Malinger jeszcze nie koniec tej akcji. Frankowski! Gol! Gol, proszę Państwa! Końcowy akord tego meczu. Drużyną. Zobaczmy. Do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski! Lewandowski! Gol! Robert Lewandowski, asysta Błaszczykowskiego i jest! I właśnie taki też symbol. Będzie walka w rzutka do Buksy i jest 6 gol Adam Buksa. Drugi mecz w reprezentacji, trzecia bramka. 14 rok w eliminacjach, wspaniała jesień Polaków. Teraz Lewandowski, jeszcze jedna akcja, gol! 4-0! Arkadiusz Lewandowski, Robert Lewandowski, wrzutka i gol! Gol! 1-1! Damian Szymański, bohaterem tego spotkania, Damian Szymański! Reprezentacji Szwajcarii wyparł go z podstawowego składu, ale może za chwilę Marcin Rzewakow, szansa dla Polaków, władzy zgania do krzyżówka, 4-0! No pięknie! Oby tak mocno, proszę Państwa! Budowa tego początku agresywnością nieprawdopodobną Ukraińców. Lewandowski, szansa, Kosecki, 5-0! Kuba Kosecki ze swoim premierowym trafieniem w reprezentacji Polski. No i tak właśnie powinniśmy grać w kościach. Piotr Zieliński i jeszcze raz Lewandowska i gol! Naliczony czas gry! Piotr Zieliński zebrał się do tego drugiego. Jeszcze okazja, Rasiak, ładne przejście, Rasiak, no uderz jeszcze z wód. Teraz będzie trudno, dośrodkowanie, Frankowski, mamy Milę, trzecia bramka, jest trzecia bramka, dobrze tutaj popracował Rasiak, widać, że utrzymał się na nogach, wypracował tą sytuację, najpierw Frankowski. Żurawski, czy będzie piąta bramka, Żurawski, Kuźba, gol, 5-0. Odbiór piłki, częściej podanie do stopy. Świetne zachowanie Żurawskiego. Gruzini mogli wyrównać, ale to my strzelamy trzy bramki, a może cztery! Gol! 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 Gol 4-0! Trzeci gol Lewandowskiego! I mamy już 20 bramek w tych eliminacjach! Złożonych bramek, wygrana naszej drużyny w San Marino, a teraz jest to zwycięstwo różnicą 6 goli. Ważny piłkarz dla Franciszka Smudy i Lecha Poznań. Tymczasem uwaga, Radosław Matusiak blisko pola karnego, szansa, gol! 5 bramka, jakże piękny akcent na zakończenie tego spotkania. Dziś do swojego dorobku Rosicki. Marszal i nie! Coś nieprawdopodobnego! Co tutaj się stało? W Gleszku! Meczowo! Błaszczykowski! I gol! Coś nieprawdopodobnego! To się udało! To się wydarzyło tutaj! W samej końcówce Lewandowski jest w siódmym niebie! My też! PGE Narodowy też! Ależ to w życiu trzeba mieć trochę szczęścia,
żeby coś dużego wygrywać.